Dzień dobry w kolejnym vlogu. Mamy sobotę. Tak, mamy sobotę, słuchajcie. Od tygodnia jakoś mi tak szybko leci czas, więc dobrze. Rodzice są na wakacjach. Siedzę sama w domu. Michała już też nie ma. Od wczoraj zresztą, od przedwczoraj go nie ma. Ja sobie tutaj siedzę z Toffikiem. On właśnie śpi. I stwierdziłam, w ogóle dzisiaj chciałam dla was nagrać test tej palety, którą dostałam z Make Up Revolution, ale światło jest tragiczne, naprawdę. Światło jest okropne i nie da się nagrywać. Teraz tutaj siedzę pod samym oknem, ale ogólnie jest strasznie ciemno w domu. Pada deszcz, jest pochmurno, zimno. Z jednej strony dobrze, bo odpoczniemy od upałów, ale z drugiej strony właśnie nie dam rady nagrywać nic, bo jest tak ciemno. Więc stwierdziłam, że sobie nagramy vloga. Co prawda będzie on zapewne jednodniowy. Raczej tak, tak mi się wydaje, tak jak ostatnio. I też nic za bardzo się tak wielkiego nie będzie działo, ale tracę ostrość. Ale stwierdziłam, że sobie nagramy. Zobaczymy. Dzisiaj pewnie na obiad pojadę też do babci. Może na jakieś małe zakupy, bo wczoraj w sumie byłam na zakupach, ale nic takiego nie kupiłam, ani do jedzenia, ani takich rzeczy, które chciałam, bo po prostu nie miałam siły chodzić po sklepach. Też było bardzo gorąco wczoraj. A dzisiaj sobie odpoczywamy od upałów, więc będzie można coś kupić, może pochodzić po sklepach trochę. Ale jak na razie, słuchajcie, siedzę w domu. Jest godzina w 9:30. Ja wstałam, tak średnio się wyspałam, szczerze mówiąc, ale okej, przynajmniej zasnę wieczorem wcześniej. Tak jak wczoraj dosyć wcześnie zasnęłam, bo przedwczoraj, nie wczoraj, zasnęłam wcześniej, bo wczoraj też wstałam bardzo wcześnie, bo musiałam być na 9:00 u dentysty. No, także tak. Dobrze, na tą chwilę się z wami żegnam. Zobaczymy. Fajnie, bo jakby się przejaśniło, nagrałabym wam ten test tej palety, jak ona się sprawdza, jak kolorki i tak dalej. Ale no, wątpię. Wątpię, bo naprawdę jest bardzo szaro i bardzo ciemno w mieszkaniu, aż chce się położyć i pójść spać dalej, mimo tego, że jest dzień. Moi drodzy, właśnie zrobiłam sobie makijaż. Przynajmniej teraz jako tako wyglądam. Kusiło mnie bardzo, żeby użyć tej nowej palety, którą ostatnio zamówiłam, którą ostatnio dostałam też, pokazywałam wam we vlogu. Ale tak jak mówiłam wam wcześniej rano, chcę ją przetestować. Chcę zrobić po prostu taki filmik makijażowy z tą paletką, dlatego też na razie jej nie tykam, chociaż kusiła mnie niesamowicie. I zrobiłam dzisiaj makijaż też, wydaje mi się, że bardzo ładny, taki delikatny, tą paletką. I ona jest naprawdę mega. Lubię ją. Od pierwszego użycia ją polubiłam, bo pigmentacja jest świetna, cienie się świetnie rozprowadzają, są napigmentowane, tak jak mówię, więc widać tak naprawdę te cienie na powiece i mają przepiękne kolory. Zobaczcie, ja ją wam już pokazywałam nieraz chyba, ale dzisiaj tak, użyłam sobie tego oczywiście na całą powiekę, tego jasnego, w załamaniu to, troszkę jeszcze tego w załamaniu. I użyłam na resztę powieki od wewnętrznego kącika do połowy tego tutaj takiego foliowego odcienia i makijaż gotowy, rozświetlony. Także serdecznie wam ją polecam. Co tu jeszcze więcej mówić? Bronzer. Dzisiaj taki delikatny bronzer z Sensik. Kolor 107. Bardzo fajny odcień. Nim sobie krzywdy na pewno nie zrobicie, więc jeżeli go jeszcze nie macie, to polecam. Sorry za te odgłosy z zewnątrz, ale mam otwarte okno. I no, a ktoś tam jeździ na polu, więc słychać. Tusz do rzęs Eveline dzisiaj. Postawiłam na coś takiego mocniejszego. Ten taki złoty Fiberlast. Super. No i wisienka na torcie. Dzisiaj sobie przetestujemy ten nowy produkt z Maybelline, dlatego też zrobiłam takie oczy dosyć delikatne, żeby można było użyć czegoś ciemniejszego na ustach, więc testujemy. Może sobie posmaruję usta jeszcze wcześniej pomadką ochronną. Tak trochę, chociaż. Ok, ten aplikator jest taki trochę średni i szczerze mówiąc zastanawiam się, czy nie będę używać po prostu pędzelka do tego, bo ciężko nim wyrysować krawędzie ust, ale na taki delikatny efekt całkiem spoko. Jest ok. Jest ok. Kolor mi się też podoba, taki
żywy, taki ciepły. Więc dobrze, ja zabieram go ze sobą, tutaj sprzątam trochę i jadę pierwsze na jakieś małe zakupy. Chyba wam już mówiłam zresztą, a później na obiad do babci, bo wczoraj też mi mówiła, żebym przyjechała, więc dlaczego nie? Jestem sama w domu, nie chcę mi się gotować, więc pojadę do niej. A później zobaczymy. Słuchajcie, stoi tutaj przede mną sterta książek, jeszcze tutaj dwie książki są Michała, zostawił je, nie zabrał ich ze sobą. A ja totalnie nic nie czytam. Jakoś wczoraj też się nie mogłam zabrać za czytanie. Montowałam dla was vloga w ogóle, widzieliście, z Figusią. Zawsze mi pomaga. I tak myślałam, że będzie to krótki vlog, a okazało się, że ma 20 minut, więc pewnie z tym vlogiem będzie tak samo niby jednodniowy, a bardzo długi. Fiber Fixing Spray z Vibo. Już mi się kończy, dlatego chcę go zużyć. On ma strasznie duże krople. Wolę ten z The Body Shop, on jest lepszy. Ale no, chcę go skończyć już i dać do Denko. Dobrze, lecę. Mój outfit na dzisiaj, bluza jest HM-u, już ją bardzo dobrze znacie, zegarek Rosefield, taki różowy i spodnie, tutaj będą tak ledwo widoczne, ale one to są takie ciemne, granatowe spodnie z Sinsay. Tak, to takie zwykłe treginsy, trochę takie rozciągające się bardzo i na stopach takie espadryle, nie wiem, już nie pamiętam gdzie je kupiłam naprawdę, chyba w jakimś osiedlowym sklepie, ale serio, nawet nie pamiętam w którym, więc... Nie powiem wam. O, teraz jest dobrze widoczny kolor tych spodni. Taki ciemny granat właśnie pasuje do bluzy idealnie. No i buty do bluzy też pasują, więc wszystko gra. Siu, zgadzasz się? Gra wszystko? Może pani tak iść na miasto? Może? Czy muszę się przebrać? Jak to nie może? Ostatnio nagrywałam w aucie i powiem wam, dzisiaj montowałam właśnie tego vloga i całkiem spoko to wyszło, więc stwierdziłam, że będę częściej to robić. Znowu wyjeżdżam z domu i tak sobie pomyślałam, o czym by tu z wami porozmawiać jadąc. A więc, od a więc się zdania podobno nie zaczyna, ale co tam. Pogoda okropna, pada, ale nawet teraz już troszkę zelżyło. Słuchajcie, liczyłam, że zajadę w 10 minut. No to zajadę w pół godziny może. Słuchajcie, korki są, koreczki. Sobota dzisiaj, wszyscy pewnie na zakupach. I turystów mamy pełno strasznie tutaj na południu Polski, też dlatego taki ruch na drogach. Jadę do Pepco, chciałam sobie kupić album na zdjęcia. Dajcie znać, czy wy dalej coś takiego praktykujecie, że wywołujecie zdjęcia pamiątkowe i chowacie je gdzieś tam do szuflady. Ja stwierdziłam w te wakacje, że tak zrobię, bo niektóre zdjęcia... Ja po prostu nie umiem tak przechowywać na komputerze zdjęć. Album mam wszystkie, czyli jak się robi zdjęcia, wiadomo, zawsze tam wychodzi po 60-100 zdjęć jednej rzeczy czasami. Czy jednego momentu i ja to wszystko trzymam i potem mi się pamięć zapełnia i tak dalej, więc postanowiłam segregować i przeglądać te zdjęcia na bieżąco i wywoływać sobie normalnie do albumu. No i właśnie jadę po ten album do Pepco, bo widziałam, że w Pepco właśnie są, myślę, że tam nie będą drogie. Dzisiaj niestety nie wywołam sobie żadnych zdjęć, bo jest sobota, wszystko jest pozamykane albo było otwarte do 12, więc i tak bym nie zdążyła. Ale sobie na dniach jakoś wywołam, bo już mam kilka tych zdjęć, czekają w folderze na komputerze i mam też takie zdjęcia z Instagrama chociażby, które mi się bardzo podobają i chciałabym je zatrzymać na dłużej, a nie tylko tak mobilnie w telefonie czy w komputerze. Dajcie znać koniecznie, czy macie albumy i wywołujecie w ogóle zdjęcia, czy już wszystko totalnie skomputeryzowane i macie wszystkie zdjęcia i pamiątki w komputerach. Ja właśnie, no ciężko mi było tak, żeby później komuś puścić na przykład te zdjęcia, czy żeby sobie powrócić do nich. Oj! Coś to, słuchajcie, za dużo dziur chyba. Bo wszystko mam tak, wiecie, pomieszane te zdjęcia są, takie nieposegregowane, niepoukładane. Ciężko by było, ciężko bardzo. Także chcę do tego Pepco zajrzeć. Co tam jeszcze, jakieś małe spożywcze zakupy, bo jednak jutro jest niedziela niehandlowa, więc nigdzie niczego nie kupię. A jednak coś trzeba jeść, prawda? Więc chciałam coś kupić i chyba tyle. No i potem na obiad do babci. I tyle. Więc zobaczymy się potem.
Wróciłam już do domu. Włosami się nie przejmujcie, słuchajcie, bo cały czas pada na zewnątrz, więc włosy dzisiaj są nie takie, mimo tego, że rano je prostowałam. Na szybko wam pokażę, co kupiłam. Mało tego, ale jednak coś tam kupiłam, bo za chwilkę wpada do mnie koleżanka, więc chcę się tutaj rozpakować, zanim przyjdzie, żebym nie musiała tego robić przy niej. Więc zaczynamy, pokażę wam, co kupiłam. Zaczynamy od tej strony, oczywiście słonecznik, jak żeby inaczej. Śmietanę kupiłam, bo się skończyła. I tutaj chyba jeszcze wzięłam tak, cukinie dwie, tam są takie mniejsze, może jakieś placki zrobię z cukinii albo no coś, wykorzystam ją. I koperek, ja uwielbiam koperek do wszystkiego tak naprawdę. Tutaj mam pomidory, tak, wzięłam taką kiść i jeszcze dwa batony. Następnie mam dwie gazety, takie magazyny po prostu, ja dawno, bardzo dawno już nie czytałam. Dajcie znać, czy wy jeszcze kupujecie, czy czytacie. Ja tak, wiecie, systematycznie nie czytam, nie kupuję, ale stwierdziłam, że tym razem wezmę. Jakoś tak mnie ostatnio wzięło na gazety, więc wzięłam Zwierciadło i Świat Kobiet, takie wiecie, luźne magazyny. W Pepco kupiłam album. Wzięłam taki, on jest na 270 zdjęć za 20 zł, taki duży A4, zobaczymy jak jest w środku, mam nadzieję, że będzie fajny i że będzie się do niego wkładać zdjęcia, a nie będzie trzeba przyklejać, prawda? Zobaczymy, taki album, były jeszcze inne wzory, ale ten był najładniejszy i wzięłam jeszcze takie dwie szklanki, dwa takie kieliszki i one w sumie są na wszystko, słuchajcie, ja już sobie tutaj wyobrażam jakieś koktajle, jakieś desery, lody, czy nawet jakiś taki, o, tak jak tutaj mam smoothie, też bardzo ładnie będzie wyglądał do zdjęć, czy w ogóle tak po prostu. Podobały mi się te szklanki już ostatnio, ale ich nie wzięłam, więc postanowiłam je wziąć teraz. 10 zł za dwie takie szklanki, dwa takie kieliszki. No i jak to już mowa o smoothie, to wzięłam dwa ananasowo-kokosowe w Biedronce. Nie było tych czerwonych, które lubię, więc stwierdziłam, że wezmę tym razem te dwa. Były tylko i wyłącznie te z ananasem. Zobaczymy, bo jeszcze ich nie piłam, więc no, mam nadzieję, że mi zasmakują, ale mówicie, że ten smak jest najlepszy, to mam nadzieję, że będzie mi smakować. I to tyle, jeśli chodzi o moje dzisiejsze zakupy, naprawdę bardzo małe. Już tutaj Tofuś przyszedł, miauczał i oczywiście Figusia też czekają na coś dobrego, więc muszę im dać. Tutaj macie karmę, moi drodzy. Ale jeżeli ktoś by chciał jeszcze coś dobrego, proszę bardzo, Figuś, Tofuś, masz tutaj, żeby nie było, że tylko Figa dostaje. Cukierki, proszę. I stołówka gotowa. Zrobiłam sobie kolację, mam kanapki i taką normalną herbatę, dawno takiej nie piłam, po prostu zwykła czarna z cytryną i sokiem, nie wiem jaki tu jest sok, taki wiecie, domowy robiony, kanapki na wypasie i jeszcze tutaj mam kawałek ciasta od babci, dzisiaj przywiozłam, także to jest moja kolacja, jest już dosyć późno, siedziałyśmy dosyć długo, więc dopiero teraz się do was odzywam, jest jakoś po 20, więc jem szybko i pójdę chyba się ukąpać, bo coś mnie głowa zaczyna boleć, więc chciałabym się już położyć. Moi drodzy, odzywam się do was z takiej mało wygodnej pozycji, ale mam tu oto tą panią małą i wisi na mnie, no, dlatego też tak leżymy, leżymy. Jest już 21, nawet już po. Pójdę się zaraz kąpać, głowa mnie boli, więc chcę się położyć, tak jak wam już mówiłam wcześniej, więc myślę, że będę się żegnać z wami. Nie będę was tym razem zabierać do łazienki, tak jak było ostatnio, jak wam robiłam pielęgnację wieczorną, no bo stwierdziłam, że co vlog to jest bez sensu, więc myślę, że się pożegnamy tutaj z tego miejsca. Mam nadzieję, że wam się vlog spodobał, był on naprawdę bardzo prosty, bardzo taki, no też na pewno krótki, przynajmniej tak mi się wydaje. Prosty, codzienny, nic się takiego nie działo, po prostu sobie do was pogadałam, coś tam wam pokazałam zakupów, no i tak w sumie cały dzień padało, byłam przez pół dnia, no może nie pół dnia, przesadziłam, ale byłam na tych zakupach, później rozmawiałam dużo z koleżanką, gadałyśmy, a teraz po prostu lecę się zaraz umyć i spać. Jutro już jest niedziela, zobaczymy, może będę kręcić jakiś film, a chciałabym rano nagrać ten test tej palety dla was. Mam nadzieję, że światło będzie dobre i mi się uda coś nagrać. Vloga raczej nie. Vloga prędzej chyba będę nagrywać w poniedziałek. Możliwe, że pojedziemy jeszcze raz na Słowację.
Ale to wszystko zobaczymy. Zobaczymy, czy nam się uda spełnić nasze plany, czy będzie nam się chciało i tak dalej, i czy pogoda w ogóle będzie, ale od jutra ma być z powrotem ładnie. Dobra, ja już nie przedłużam, bo nawet tutaj gadam do Was 2 minuty. Nawet figa już zniesmaczona, bo jej tak tu gadam nad uchem. Więc się z Wami żegnam, widzimy się w kolejnym filmie, zostawcie łapkę w górę, ciężko mi pokazać, o taką łapkę zostawcie w górę i do zobaczenia w kolejnym, buziaki, pa pa! I give my life, I give it.